Cześć wszystkim, tu czy witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, że od ostatniego odcinka w tematyce Monster High minęło tak troszkę, troszkę czasu, ale uwierzcie mi, że nie chciałem cały czas dawać tylko jednego contentu. Chciałem robić coś więcej i wstawiać coś innego, ponieważ gdybym dawał tylko i wyłącznie odcinki o Monster High, to ja bym się tym znudził i wy też. Ale dzisiaj powróciłem i mam dla was nowy content z Monster High. Tak jakby Monster High. Jak wszyscy wiemy, Monster High jest dość znaną marką, która zostawiła dość znaczący ślad w popkulturze. I wiecie, kiedy na rynku pojawia się coś nowego, co jest świeże i jest wielkie boom na to, to inne osoby widząc takie coś, próbują zarobić też na tym trendzie. Przykładowo, kiedy pojawiło się Monster High, MGA stworzyło Brazzillas, odpowiedź na Monster High. A jeszcze wcześniej, kiedy pojawiło się Bratz, Mattel stworzyło My Scene. Tak to jest na rynku zabawkowym. Każdy chce coś zarobić. Jednak są to przykłady dwóch firm, które są dość spore i mają dość spory budżet na produkowanie lale, które są do Dość dobrej jakości, przynajmniej były. Mattel, mówię o tobie. Jednak istnieją firmy, które nie mają tyle budżetu i tworzą lalki po kosztach. Mowa tutaj o takich typowych chinolach. Wiecie, te lalki, które widzicie w Chińczyku, w kiosku, mówią o tym. I dzisiaj chciałbym ocenić takie oto lalki. Które próbowały trochę skupnąć na metodzie Monster High i stworzyć coś swojego. Albo w ogóle nie próbowały tworzyć coś własnego, tylko kopiować jeden do jednego. Ale zanim się zaczniemy, proszę was o to, abyście dali lajka like pod tym filmem, jeśli chcecie więcej takiego contentu. I jeśli tylko jeszcze nie widzicie, to subskrybujcie mój kanał, bo to jest mega zachęta do tworzenia takich filmików. Do szukania czegoś i nagrywania i montowania. A potem płakania, bo coś nie wyszło tak jak chciałeś. Anyway, zaczynajmy. Zaczynamy z grubej rury. <grych> Więc... Co to ma być? Buty wydaje mi się, że są butami inspirowanymi butami Claudine z serii School Out. Tak mi się wydaje, są dość podobne. Ale same lalki, o mój Boże. Jest to ciałko od Barbie z główką od lalek scene, ale nie wydaje mi się, że są to scene od matera, tylko scene od Simby, ponieważ tak Simba też miała swoją wersję mysin. jestem pewny, że są to właśnie te główki. Mamy lagunę, mamy Claudine, mamy wdowę, mamy Cleo. Mamy Spectrę, mamy Draculaura, mamy Franki, mamy kolejną Spektrę chyba, kolejną Claudine i abi I mówcie, co chcecie, ale Abby wygląda dość cute i myślę, że gdybym zobaczył ją w Chińczyku, to bym ją kupił. W sensie, nie mówię, że jej wygląda cute. Serio, nie wiem jaka firma stwierdziła w Chinach, że zrobią takie lalki, naprawdę nie wiem, większość tych lalek znalazłem w internecie wpisując frazę Monster High, Fake Dolls, ale nie są one tragiczne, ok? Abby Slay, Slay, je... podoba mi się bardzo. Błyska Drakulory do jest dość urocza, żeby nie patrzeć. Ogólnie te lalki mi się kojarzą mega z prototypami Monster High. Wciąż nie wiem czym ma być ta postać, naprawdę nie wiem, wygląda to jak Spektra, ale Spektra jest na górze, także... Tak. I mimo wszystko ich ubranka nie wydaje mi się aż tak tanie. Owszem, ubranie Franki wygląda tragicznie tak samo wdowy, Cleo i Spektry na górze, ale reszta nie jest zła. Widać jakąś jakość, chociaż jest ona znikoma. Alabi Slide, totalny. Chcę ją bardzo. W skali od 1 do 10 myślę, że mogę jaśnym lalkom, no myślę, że mocną piątkę. Głównie za zabójstwo Draculory, bo wygląda to mega cute. Kolejne lalki już pewnie gdzieś widzieliście, bo pojawiały się one kilka razy na grupkach o Monster High na Facebooku. Dius, Deuce, deusowie, bracia Golec i Pierdolec. Uwielbiam fakt, że tutaj już nawet nie kryli. I daj logo Monster High. Już nawet już tego nawet nie przerobili. Po co? Każdy wie, że to miało być to. Ich błyski wyglądają tak, jakby były narysowane mazakiem przez czterolatka, albo farbą plakatową. Ciało główka jest dosłownie wzięte od Diusa. Naprawdę? Z jakiegoś powodu te są bose? Hello everyone! I was a cute girl, no rzeczywiście. Cute girl przy ciebie było. New fashion, new feeling. Ja już nawet nie będę komentował tych napisów, bo każda lalka w pudełku z Chinola ma taki napis, który nie ma żadnego sensu. I zawsze jest tam coś o fashion i o feeling i o cute i o girl. Czemu? Jestem w 90% pewny, że Mattel złożył pozew w tej firmie. Już tu nie chodzi o to, że podrobili całą lalkę, tylko że użyli logo Monster High bez zgody. I to logo nawet nie jest przerobione. Dosłownie jest takie samo. Sama grafika pudełka jest chyba wzięta od pudełka Spectry. I jeszcze śmieszne jest to, że całe to pudełko jest rysowane, ale tło za alkami to zwykłe zdjęcie z filtrem. Jakby dosłownie wzięli zdjęcie czyjegoś domu i daje pajęczynę. Jeśli miałbym je ocenić, Daje im. no myślę, że 2 na 10. Ich ciałka mogłyby posłużyć jako trupek dla Deusa i Jacksona, także to jest na plus, ale reszta totalnie do wywalenia. Ja nie wiem. Kto pomyślał, że to będzie dobry pomysł, wydać coś takiego, o mój Boże. Kolejne cztery lalki... tak... Gryfika pudełka też jest wzięta od jakichś pudełek z Monster High. Um, mamy tutaj Draculore, Claudine, Frankie oraz Cleo. Ciałka są od lalek Bratz. Totalnie, jakby daleki brac I właśnie nie wiem czemu, ale spora ilość tych fejkowych alek Monster High używa fejkowych ciałek od brac, Takie kombo świetne zrobili. Draculora wygląda jakby widziała wiele w swoim życiu i chciała o tym zapomnieć. Claudine wygląda bardziej jak prosiak niż Claudine. Franki. W tym przypadku slay, jej buźka wygląda uroczo. Kolor ust fajnie wygląda z włosami, chociaż pewnie ma ich pięć na krzyż na głowie. Jeśli chodzi o Kleo, to teraz zauważyłem, że jest to buźka od Draculory, bo ma serduszko na policzku. Więc jest to kombo Cleo, Draculory oraz Spectry, bo plalka jest biała. Z jakiegoś powodu Draculora ma włosy franki, a Franki jest ruda, ale naprawdę kolor Franki, te usta i włosy pasują do siebie bardzo dobrze. Jakby, gdybym znalazł ją w Hinaluce 500, tych też by ją kupił razem z tą Abi poprzednią. Jeśli chodzi o same ubranka, to tutaj polecili całkowicie i wymyślili nie wiadomo co. Po raz kolejny Franki ratuje troszkę się tym, że włosy makijaż, skienka pasują choć trochę i że coś wspólnego, ale tylko franki, reszta totalny śmieć, 2 na 10. Kolejne dwie lalki są na pewno zrobione przez tą samą firmę. Pierwszą lalką jest Claudine i ich Monster High nazywa się Kaki Girl i jeśli Kaki jest od słowa kupa, to rzeczywiście ma to sens, bo to wygląda głownianie. ale... Szczerze mówiąc, te lalki nie wyglądają źle i jest ich dość sporo. Ogólnie są motoryzowane, żeby robili czaszkę i zamiast sążeczki rzeczki, dalej czapkę i ma oczy, plus jeden za kreatywność, zrobili coś więcej. Pudełko jest pudełkiem od zapewne Elizabeth z serii Strach Kamera Akcja i po raz kolejny mamy wspaniały napis Fashion Trends Popular, fajnie. A sama lalka jest lalką Claudine z serii School Out. Widać to po ubranku i to bardzo. Na górze pudełka mamy reklamę. Straszka ma reakcja. Tylko napis o tym, że jest to film, który jest na DVD, zakryli napisem New Style z jakiegoś powodu. Jeśli chodzi o tą lalkę, ta lalka, no nie jest zła. Rzeczywiście wiem, że jest to Monster High. I zapewne, gdybym był jakąś babcią, która chce kupić lalkę swojej wnuczki albo wnuczka, to dałbym się nabrać i daje tej lalce. Mocne 4 na 10. Serio. Aczkolwiek, kolejna lalka jest cute i mi się osobiście podoba. A jest to Draculora i naprawdę jej outfit mnie urzekł. Buźka, włosy, outfit mi się mega podoba. I tyle co bym wywalił, to są jej buty. Mimo tego ma swój pamiętnik, więc zrobili coś więcej. Postarali się rzeczywiście, aby te lalki były dość wierne tym legitnym. I szczerze, gdybym miał okazję, to kupiłbym ją. Dla samego Fitu. Serio. Tej lalce już dam większą ocenę, myślę, że mogę ci miało 6 na 10. I jako ostatnią lalkę na dzisiaj chciałem stawić na koniec ikonę podróbek, królową podróbek wydowę. W tym przypadku jest to seria potwornych elfów, tak, potworne elfy. I wiecie, ta lalka miała już tyle swoich podróbek, robioną przez różne firmy typu Krzak. W tym przypadku nie kryje się po raz kolejny, jeśli chodzi o jej pudełko i po prostu wzięli pudełko od Scaris. Jestem zdziwiony, że nie ma tu żadnego napisu typu CUTE FASHION, PRETTY GIRL. Jestem tym mega zawiedziony, naprawdę. Ogólnie wiem, że lalka jest dość wierna swojemu oryginałowi. Owszem, jej makijaż zazwyczaj jest źle nadrukowany, ale jest to chyba jedna z najbardziej wiernych podróbek, jeśli chodzi o samą lalkę, porównując do oryginału. Naszej ikonie i królowej podróbek dam mocne 40. To po prostu jest ikona podróbek. Ja nie mogę jej ocenić niżej niż jeden. Okej, okay, i myślę, że w tym odcinku to byłoby Tyle. Mega dziękuję za obejrzenie. Napiszcie mi, czy kiedykolwiek mieliście jakąś podróbkę Lalek Monster High Jeśli ten odcinek przyjmie się dobrze, to zrobię kolejny, i być może kupię jakąś podróbkę i ją otworzę na kanale. A jeśli wy chcecie kupić mi jakąś lalkę, to zapraszam do linku w opisie. Jest tam moja lista, i każda lalka, którą kupicie trafi z automatu na kanał jako Unboxing. Oczywiście nie smuszam. Zapraszam was do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania, na moje social media, nazwy macie w opisie i to było tyle. Cześć na razie, pa pa. Widzimy się wkrótce.